Relacja miłosna, o co tutaj chodzi? Mamy jakiegoś doła, który zapewne wynika z oczekiwań i z planów. O ja bym tego chciała, o ja bym tamtego chciała, ja bym chciała, żeby on zrobił to, ja bym chciała, żeby on to zrobił tamto. Kochanie, koncert życzeń to ty robisz tylko i wyłącznie pod swoim nazwiskiem. Jak się robi koncert życzeń w stronę innych ludzi, to to nigdy nie działa i ten koncert życzeń właśnie się kończy o dołem. Co po jego stronie? No, on ma takie poczucie, że zaczyna rzeczy na nowo, że obiera nową perspektywę. Ma też takie, że ma miłość w sercu w Twoją stronę, prawdziwe uczucia głębokie. Nie chodzi mu tylko o powierzchowność, o cielesność, prawda? A z drugiej strony, jest w jakimś mentalnym więzieniu czyli co? On ma wrażenie, że Cię w czymś zawiódł, że Cię czymś zasabotował. Że y, Ty, taka fajna, super dziewczyna, zajebista, robisz swoje, robisz najlepsze co możesz, a on taki w, konio, w koniograjca. <grym> Czyli on to wie, ma tego świadomość, to wielkie gratulacje, uszami zaklaskać po prostu. Co po Twojej stronie? Ty już się teraz nauczyłaś, że rzeczy, które są prawdziwie Twoje, one przyjdą do Ciebie z łatwością, z radością. Przypłyną po prostu pod twoje stopy. Walenie głową w zamknięte drzwi się nie opłaca. Biegnięcie z jezorem na brodzie się nie opłaca. No, przekonałaś przekonałeś się o tym nie raz, nie dwa, nie dziesięć. Czas już obrać to jako swoją życiową filozofię, prawda? Bo tutaj to widać, że ty jesteś człowiekiem, który żyje w dobrobycie, jest kochający, jest kochany, ma dzieci, ma rodzinę, ma swój biznes, ma wszystko, no masz wszystko, co chcesz. Tylko, że to nie przychodzi w trudzie dla ciebie. Te rzeczy przychodzą ci łatwo, więc idź w stronę rzeczy, które przynoszą ci zadowolenie, radość, spełnienie, a przede wszystkim czujesz się autentycznie robiąc to. Co jeszcze po Twojej stronie? Ty sobie dałaś spokój i bardzo dobrze, bo ta kreatywna energia, która jest w Tobie, Ty możesz ją skapitalizować, z pieniędzy w 10 milionów różnych rzeczy, poprawić swój byt, coś fajnego zrobić w domu, coś fajnego zrobić wokół siebie, a nie się zamartwiać, przejmować, prawda? I te czasy. Takiej troszkę izolacji, samotności to już nie są straszne czasy, bo przekonałaś się również i o tym, że po każdym czasie izolacji przychodzi również czas integracji, więc nie ma się czego bać. Nie będziesz do końca życia sama. Bo on cię kocha. Kochacie. A to, że kocha, to nie oznacza, że ma się zachowywać w konkretny sposób. To nam bajki i filmy na... kładły bzdur do głowy. Każdy wyraża uczucia na swój sposób, a ty pamiętaj, ty jesteś. Ty jesteś człowiekiem, masz emocje tutaj w tym ciele, prawda? Natomiast Ty nie jesteś swoimi emocjami, a z drugiej strony Ty jesteś czymś więcej niż człowiek o wiele więcej.